Cześć, Adam. Cześć, witaj, witam Cię. Witam Was też serdecznie. Dzisiaj Adam, taki mentor na tym kanale, który będzie nam opowiadał takie różne ciekawostki, odpowiadał też na moje pytania związane z instalacją. Myślę, że taka dawka wiedzy zawsze będzie dobra dla każdej osoby, która planuje taką instalację. Jest już troszkę chłodnawo, więc jeżeli będziemy się trząść, no to wybaczcie. A dzisiaj takie krótkie pytanie, krótka odpowiedź, bo czas nagrywania, jak wiemy, ma tylko 8 minut. Krótkie pytanie. Adam, mono czy polikryształ? Dużo ludzi zastanawia się nad mono lub też polikryształem. Co Ty sądzisz na ten temat? Co byś wybrał? Jak Ty to widzisz? Słuchajcie, mono, witam Was serdecznie jeszcze raz przede wszystkim. Mono a poli. Możemy sobie przeanalizować to wszystko pod kątem mocy, pod kątem sprawności. Mhm. I faworyt w tej sytuacji jest tak naprawdę jeden i są to panele monokrystaliczne. Okay. Dlaczego? Wyższa sprawność, wyższa moc. Mhm. I przede wszystkim montując się zazwyczaj w gospodarstwie, przy domu, czy tak, nawet na gruncie, zazwyczaj jesteśmy ograniczeni miejscem. Dokładnie. Dlatego staramy się z tej przestrzeni wycisnąć jak najwięcej, prawda? Mhm. I tutaj no wychodzi nam na to, że jednak panel monokrystaliczny o mocy na przykład 400 watopików przy sprawności 20%. Bo takie monokryształy już są, tak? Takie monokryształy, okay, już są. On po prostu będzie sprawdzał się dużo lepiej niż polikryształ, który, mhm, tak naprawdę w tym momencie zazwyczaj to jest około 300, 310, może 290. Czyli jest to znaczna różnica, tak, w przypadku jest jeszcze... znaczna różnica. Ja nie spotkałem się do tej pory z mocniejszymi. Być może na rynku znajdują się jakieś takie... Ale możliwe, że to jest większa powierzchnia po prostu, tak, panela, tak, i dlatego, dokładnie, też panel ma większą moc. Okay. Dokładnie, ale pamiętajmy, że no, jesteśmy w domu, gdzie jesteśmy ograniczeni przestrzenią, prawda? Mhm. Ogranicza nas dach, ogranicza nas działka, ogranicza nas ogródek. Tak. Więc tak naprawdę musimy się skupić na tym, żeby na tej przestrzeni wykorzystać ją jak najlepiej. Mhm. Dlatego panel monokrystaliczny o wyższej sprawności dużo lepiej się sprawdzi. Dodatkowo, jeżeli mamy na przykład wysoką temperaturę, no to dużo lepiej sobie poradzi również panel monokrystaliczny, mhm, prawda? Gdzie, mhm, mamy niższe straty mocy związane z temperaturą. Polikryształy, technologia, no, według niektórych przestarzała, jeżeli nie jesteśmy ograniczeni przestrzenią, mhm, warto. Ale w każdym innym przypadku tak naprawdę przewagę ma monokryształ. A Adam, jak to jest, bo też doszły mnie takie informacje, że polikryształy lepiej pracują w przypadku takiego mgły, w takiej pogody, jak, gdzie występuje mgła, jest mało tego słońca, znaczy się przebija się przez chmury. Czy polikryształy faktycznie pracują lepiej? Faktycznie można to zauważyć, jeżeli ktoś ma takie dwie instalacje, faktycznie poli, mhm, i mono, zauważy, mhm, różnicę, zwłaszcza takimi okresami jesienno-zimowymi, mhm, gdzie, mhm, ta pogoda i to natężenie jest troszkę, okay, pozostawia wiele do życzenia, prawda? Ale jednak przy klimacie Polski nie ma sensu raczej inwestycja. No, czyli to już jest technologia przestarzała, bo sama produkcja może jest... Może nawet nie tyle przestarzała, ponieważ to uzyskujemy dalej sprawność rzędu tylko 18, może nawet 19%. Tak. Aczkolwiek mamy troszkę inne parametry, gorzej sobie radzą przy temperaturze, a my tak naprawdę będąc w Polsce skupiamy się na produkcji w sezonie letnim, gdzie mamy, no tak, upał, prawda? Dokładnie. Więc jedno troszkę wyklucza drugie. Szczególnie jak pamiętam, jak instalowali u mnie instalacje, to jak widziałem tych ludzi czerwonych od tego ciepła bijącego, tego żaru bijącego z tej blachodachówki, to nie wiem, co tam się dzieje z panelami. Tam pewnie jest temperatura, że jajka by można było ścinać. Dokładnie, dokładnie. A powiedz mi, Adam, jak wygląda żywotność tych paneli? Żywotność. W jednym i w drugim przypadku. Tu, a tu mono, a czy poli? Żywotność, powiem to po swojej osobie. Mhm. Jestem jeszcze młody, więc na pewno nie udało mi się przeżyć podanego, że tak powiem, przez producentów okresu, czyli 30. Według producentów faktycznie panel będzie miał żywotność minimum 25-30 lat. Okay. Jak to jest w praktyce, ciężko mi powiedzieć, ponieważ takich badań nie przeprowadzałem. Rozumiem. A nie chcę tu wypowiadać się, wiadomo, za producentów. Możemy sobie bazować na podstawie jakichś tam badań laboratoryjnych i tak dalej, że faktycznie te 25-30 lat spokojnie, spokojnie, mhm, panele powinny przeżyć. Okay.
czy ja tak patrzę na czas, czyli podsumowując, mono a poli. Trzeba sprawność, żywotność ta sama, lepsze uzyski w przypadku wyższych temperatur, bo to się nam cały czas zmienia i to już jest finito? Czy... Tak, dodatkowo z monokryształu na pewno będziemy w stanie uzyskać większą produkcję z mniejszej przestrzeni. Okej. Dzięki, Adam. Tak dzisiaj wpadłem na taki pomysł, że powinniśmy porównywać połać południową a zachodnią, ponieważ w moim przypadku tak to wygląda, że możemy dojść do tego, jak ta instalacja pracuje, ponieważ pojawiają się wiele informacji na temat, że zachód nie instalujcie. Ja jestem tego innego zdania i szczerze Was zachęcam do kolejnego odcinku. Myślę, że z Adamem znowu się spotkamy i przedebatujemy ten temat. Dzięki, bardzo Adam. Bardzo Ci dziękuję.